No. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Zlone. Jadę sobie do Erfurtu z dwoma pełnymi. Potem z Erfurtu gdzieś tam pod Gery, potem nawet Mobindau, coś takiego. Na sam koniec w ogóle zmianę mi wysłała Ryneburg, czy Roneburg. No to jakiś ZSB, więc będzie ciekawie jak zawsze. Dzisiaj trochę inna perspektywa, bardziej TikTokowa. No, pozycja wertykalna, tak. Dajcie znać, czy wam taka pozycja odpowiada. A ja chciałem poruszyć dzisiaj temat. Bowiem zrobiłem ankietę na temat tego, jak długo chcesz pracować jako kierowca, i to też będzie taki temat, patrząc na to, dlaczego ciągle brakuje kierowców zawodowych. Może nie, ja tu skręcać nie będę. Nie wiem jaka tam jest droga, więc zazwyczaj jeździłem tędy, więc teraz skręć w lewo na Grosser. Dobra, to do momentu kiedy nagrywam ten film odpowiedziało 145 osób. A pytanie brzmiało: jak długo chcesz pozostać w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego kategorii AC+, bądź kierowcy autobusu o kategorii D lub D plus E? To tak, pierwsza odpowiedź: chciałbym jeździć aż do emerytury, jeśli zdrowie na to pozwoli, odpowiedziało 46%, trochę dużo. Dalej, chcę jeździć jeszcze przez długi czas, ale nie do emerytury, odpowiedział 21%. I chcę w najbliższym czasie zmienić profesję na inną, 33%. I powiem wam, nie dziwi mnie taki obrót sprawy, jeśli chodzi o ankietę, w której odpowiedzieliście. Natomiast troszkę mnie zdziwiło to, że musiałem zobaczyć, czy perspektywa się zgadza. Już próbowałem nagrywać w tej perspektywie, oczywiście obraz się przewrócił, a nie o to mi chodziło. No i generalnie kierunek w przyczepie działa, więc nie wiem czemu pokazuje błąd. Tak więc generalnie myślę, że w rzeczywistości jest dużo mniej kierowców, którzy chcieliby pracować aż do emerytury. No bo tak naprawdę jest dużo więcej przeciwności, dla których ten zawód będzie się borykał z brakami. To można powiedzieć, zawsze się będzie borykać, dopóki nie będzie konkretnych zmian. Przecież w Europie jest dużo takich okoliczności, które jednak zniechęcają kierowców, bo i także
ewentualnych przyszłych kierowców, młodych ludzi, którzy chcieliby zrobić prawo jazdy, coś takiego zniechęca. Więc tak to jest. Teraz trzymaj się prawej strony na Koblenzerstrasse. Natomiast w zupełności mnie nie zdziwiła odpowiedź, że chcę w następnym czasie, w najbliższym czasie zmienić profesję na inną. Ja wam powiem tylko tyle, że moja odpowiedź w tej ankiecie, ja sam oczywiście odpowiedzieć nie mogę, ale moja odpowiedź byłaby taka, że po prostu odpowiedziałbym, zaznaczyłbym tą drugą opcję, czyli że chcę jeździć, ale nie do emerytury. No myślę, że tak. Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym, ile jeszcze będę chciał pojeździć, ale jestem pewny tego, że nie będę jeździł całe życie. Bo ja nie chcę siedzieć w tym samym zawodzie. Trzeba się rozwijać i tak dalej. Póki co słabo mi z tym idzie, ale jeszcze mam dużo czasu. Także no generalnie nie wiem, tam pisali komentarze widzowie, chyba Marcin czy Wojtek, napisali, że może 10 lat i te i zmiana profesji, bo no nie wiem, ja się nie zastanawiałem nad tym, czy będę jeździł jeszcze 5 lat, 10 lat czy 15 lat. Nie zastanawiałem się nad tym i długo się nie będę nad tym zastanawiał, ale jest mnóstwo okoliczności, dla których ludzie chcą zmienić w ogóle zawód. Tak jak te 33% zaznaczyło, że chciałoby zmienić właśnie profesję na inną. I można powiedzieć tak. W Europie głównym powodem, dla którego ludzie chcą zrezygnować z tego zawodu, to przede wszystkim brak parkingów, brak bezpiecznych parkingów przede wszystkim, no, zwłaszcza w takich krajach jak Francja, Hiszpania, gdzie można powiedzieć na porządku dziennym sytuacje, w których złodzieje kradną na przykład paliwo, są no są na porządku dziennym, tak jak powiedziałem. Kradzieże paliwa, normalnie też włamania do kabin, no to jak kierowcy mają czuć się bezpiecznie, jeśli występują takie, no nawet w Niemczech występują takie sytuacje. Może nie włamy do kabin, ale z pewnością kradzieże paliwa. No i podejście niektórych służb. Ja wiem, że na przykład niemieckie służby może nie są takie czepialskie, ale bardzo zwracają uwagę na zabezpieczenie ładunku. I to też gdzieś tam widziałem artykuły, że jednemu gościowi kazali zapiąć 70 pasów. No, kolosalna wręcz liczba. Gdzie tak naprawdę na jedną tonę towaru wystarczy jeden pas. A jeśli to były, domyślam się, że to były 24 tony towaru, to wystarczyłyby 24 pasy. Więc podejście też niektórych służb, wysokie mandaty, stawianie fotoradarów gdzie się da. Ja wiem, że zaraz ktoś mi powie, że wystarczy nie łamać przepisów,
wystarczy jeździć zgodnie z przepisami. Ja przepraszam, że tak się olbię nosem, ale katar jeszcze, gardło mnie boli. W ogóle też przyjechałem do pracy chory, więc także taka sytuacja. No i tak, podejście służb, mandaty. Ja wiem, że zaraz ktoś mi powie, że wystarczy nie łamać przepisów, wystarczy nie przeginać tacho czasu jazdy, czasu pracy. Kurde, co za... Po 400 metry opuść rondo pierwszym zjazdem. No widzieliście typa? Linia ciągła, wyprzedza pod góry. Nie, on musi. Ona musi. Co za kurcieć. Sorki, że się zdenerwowałem, ale... Ja w ogóle myślałem, że tam są dwa pasy i on... W ogóle tam zakręt też był, więc myślałem, że on jakby jest w pewnej odległości za tą ciężarówką, ale nie, on wyprzedzał. Kurde, nie zdiagnozowałem sytuacji. No ale cóż. Dobra, bo kurde, zgubiłem wątek. O czym ja mówiłem? Tak, o podejściu służb. Niektóre służby naprawdę czepiają się wszystkiego. A co do wykroczeń, co do niepopełniania wykroczeń, nie, nikt... posłuchajcie mnie jednej rzeczy. Nie da się jeździć idealnie, zgodnie z przepisami. Po prostu nie ma takiej możliwości, żeby jeździć idealnie. Bo zawsze gdzieś tam się zamyślisz, gdzieś tam nie zobaczysz znaku, będzie 50, będziesz jechał 60 czy 70, nie zobaczysz znaku i będzie stał fotoradar i pach, pierdyknie zdjęcie, to zawsze coś musi być. Więc nikt mi nie powie, że wystarczy jeździć zgodnie z przepisami, bo nie da się jeździć cały czas zgodnie z przepisami. Tak samo jak zdarzają się sytuacje z tym, żeby nie przekraczać czasu jazdy, to wiadomo, że no ja na przykład pół godziny przed końcem już szukam parkingu, ale jeśli na przykład będziesz jechał, człowieku, taką matrójką między Kolonią a Frankfurtem, bliżej Frankfurtu, zostanie ci 30 minut jazdy, gdzie tam na odcinku chyba 50 km tam w ogóle parkingu żadnego nie ma przed Frankfurtem i ja tam przegiąłem czas o 40 parę minut. Ja nawet mam zdjęcie, jak ja to opisałem, więc ja wam to tutaj wkleję. Bo dosyć śmiesznie opisałem ten wydruk. Nie powiem, że nie. No to zdarzają się takie przegięcia i to duże przegięcia tylko dlatego, że w obrębie 50 km nie było ani jednego parkingu. I wyobraź sobie, jedziesz do takich Włoch, gdzie ukarają cię za to. Przypominam, że Piotr Kłodowski dostał karę za przekroczenie prędkości, które w ogóle miało miejsce w Anglii i to nawet nie było przekroczeniem prędkości, bo tam jego przekroczenia mieściły się w normie, w tym, co jest zgodne z przepisami w Anglii. No i naprawdę, no chcecie zachęcić kierowców, no to nie ma co karać. Ja wiem, że to jest odpowiedzialny zawód. Wiem, że to jest odpowiedzialny zawód, dlatego że jak przekroczysz czas jazdy, dojdzie do wypadku, nawet niekoniecznie z twojej winy. Wystarczy, żeby był wypadek śmiertelny, nie z twojej winy, nie z waszej winy i to będzie tak, że po prostu pójdziesz siedzieć, bo prokurator stwierdzi, że nie powinno cię być w tym czasie na drodze. Także to są główne przesłanki do tego, żeby nie robić prawa jazdy kategorii C+. Nie warto w obliczu tego, a w Polsce to już w ogóle, wiecie co? W Polsce
ja bym kompletnie odradzał pracowanie jako kierowca zawodowy w Polsce, bo to się mija z celem. Dlaczego? Dlatego, że polska władza doprowadziła do tego, że ten zawód w Polsce jest już tak, tak sponiewierany, a wystarczył do tego przypadek, żeby wprowadzić zakaz wyprzedzania na autostradach i drogach ekspresowych. No kurde, przepis naprawdę durny i nie wiem, kto to wymyślił. No jakiś kurde, już nie będę wyzywał polityków, bo to politycy, kurde. Odcisną mi się pewne słowa, no ale się powstrzymam. W tym miejscu jeszcze pozwolę sobie dograć jeden przerywnik. Otóż dotyczy on tematu, bo wiem, że wielu ludzi się zdziwi, dlaczego ja tak bardzo odradzam pracę w Polsce jako kierowca i dlaczego ten zakaz wyprzedzania dla ciężarówek mnie drażni. To już odpowiadam. Otóż w mojej okolicy, w Legnicy, nie? Może nie taka moja okolica, bo mam, ja do Legnicy mam 100 km, ale jeździ taka linia. Nie będę mówił firmy, jaka to jest firma, bo nie ma to, umówmy się, nie ma to większego sensu. Jeździ linia z Legnicy na Litwę. Nie pamiętam już, gdzie dokładnie, ale no trzeba, ja tam sprawdzałem, ponad 700 km jest do granicy litewskiej. No załóżmy, że nie wiem, gdzieś tam do Mariampola ta linia jeździ, czy do Kowna albo Kaunas, jak to woli. No to jest jakieś, nie wiem, 800-850 km. Tam podwójna obsada chyba jeździ. Chyba, ale nie jestem pewien. I teraz o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że ja wiem, że dopuszczalna prędkość dla samochodów ciężarowych to 80 km na godzinę w Polsce, ale przepisy, jest to gdzieś w którymś tam artykule ujęte, tylko że to jest w ogóle inna ustawa, że samochody ciężarowe muszą mieć obowiązkowo elektroniczny ogranicznik prędkości na 90 km na godzinę, więc z tego wynika to, że te ciężarówki jeżdżą troszkę szybciej. I w ogóle zacznijmy od tego, że są kraje, jest sporo krajów, w których jazda 90 km na godzinę jest w pełni legalna, a nawet więcej. Także no to powiem wam, że jeśli z Legnicy, powiedzmy do granicy litewskiej, będzie jechał sobie taki zestaw i zamiast w pewnych momentach jechać 90 km na godzinę, bo firma, o której mówię, to taka typowa kurierka, a więc wiadomo, czasy wyliczone, można powiedzieć, na sztywno, więc sensowne jest nawet jechać te 90 czy 80 7,88 powiedzmy, i powiedzmy sobie, zamiast móc jechać te 90 km na godzinę, to taki kierowca będzie jechał z prędkością 80 km na godzinę, na przykład za jakimś girtekowcem, tak? Za jakimś girtekowcem będzie jechał sobie te 80 na godzinę i jeśli, bo tam autostrady, też tam przez Warszawę jest tam jakiś tam odcinek trzypasowy, no to wtedy można legalnie wyprzedzić, chociaż chyba tam nawet też jest zakaz wyprzedzania jako znak B26. No i powiem wam, że jeśli z tych 730 km te prawie 600 to autostrada lub droga ekspresowa i powiedzmy te 10 km na godzinę różnicy na samej autostradzie bądź drodze ekspresowej, coś około 40 paru minut w jedną stronę, później w drugą stronę, jeśli warunki
będą prawie że takie same warunki jazdy, no to niestety wychodzi to łącznie z 1,5 godziny opóźnienia. Wszystko dlatego, że nie można wyprzedzać. A powiedzmy sobie, że te 10 km na godzinę różnicy to jest wystarczająca prędkość do tego, żeby móc legalnie kogoś wyprzedzać. Teraz skręć w prawo. No, zakaz, który tak naprawdę poza Polską to jest tylko w jednym kraju i powiem wam na Słowacji, nie w Słowenii, jak niektórzy piszą, tylko na Słowacji. W Słowenii owszem też jest zakaz, ale od 6 do 18. Od 6 do 18 można by było tak, w taki sposób wprowadzić ten przepis. I dla odmiany kierowcy w Europie w 2/3 rozważają zmianę zawodu tylko dlatego, że nie ma bezpiecznych parkingów. W Brazylii kierowcy w 3/4 rozważają też zmianę zawodu też tylko dlatego, że nie ma bezpiecznych parkingów. A z kolei w Stanach Zjednoczonych połowa kierowców chce jeździć aż do emerytury. Dlaczego? Bo są tam ku temu sprzyjające okoliczności. A tutaj w Europie jak nie zakaz wyprzedzania w Polsce, ja dlatego jestem pewny tego, że nigdy i to przenigdy nie będę pracował w Polsce jako kierowca zawodowy. Nie ma nawet takiej opcji. Jeśli chcecie, jeśli przede wszystkim możecie, jeśli macie chęci, to też bym wam polecał zmianę kraju, w którym będziecie pracować jako kierowca. A jeśli życie mnie zmusi, że nie będę mógł z pewnych względów pracować na przykład w Niemczech czy w innym kraju, to w Polsce na pewno nie będę pracował jako kierowca, będę po prostu robił coś innego. Naprawdę. Bo zwróćcie uwagę, jak łatwo jest stracić prawo jazdy w Polsce w ogóle. Jak za wyprzedzanie na autostradzie, które według policji będzie niezgodne z prawem, jeśli przyjmiecie mandat, to myślę, że kierowcy nie powinni tego robić, dostajecie 1000 zł mandatu i 8 punktów karnych, jest 24. Raz, drugi, trzeci, już macie pełną pulę punktów, wystarczy byle jakie wykroczenie, nie wiem, nie zatrzymacie się na zielonej strzałce, staniecie na zakazie zatrzymywania się, co tam jeszcze, nawet głupi telefon, przecież wielu z nas niestety po ten telefon sięga, tracicie prawo jazdy i jesteście kierowani na powtórny egzamin, jeśli go nie zdacie, wszystko od nowa. A w Niemczech za wyprzedzanie na zakazie, które jest poprzedzone znakiem, albo jeśli to wyprzedzanie będzie za długie, no bo tutaj też te 45 sekund można, niby jest też 10-kilometrowa różnica, ale nie widziałem, żeby policja za to karała, no to w Niemczech możecie mieć tych punktów karnych 7, a za wyprzedzanie na zakazie macie tylko jeden punkt, który jest na 2,5 roku. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem razy można wyprzedzić. Wiadomo, że później to już jest 7 razy 7 punktów, ale jeszcze tego prawka nie stracicie, no ale później trudno je odzyskać, bo jesteście kierowani na MPU, na idioten test. Ale w Polsce absolutnie nie, po prostu nie polecam pracy jako kierowca w Polsce. Kolejnym argumentem, tych argumentów jest więcej, ale główny argument podam, bo on też jest bardzo ważny. Jest dużo, naprawdę wielu pracodawców, tak zwanych dziadtransów. Pracodawców, którzy no mają niesprawne samochody, czyli wiadomo, że wyjazd takim samochodem wiąże się z jakimś tam niebezpieczeństwem. No i też kolejna kwestia jest taka, że wielu pracodawców nie jest otwarta na to, żeby kierowca pracował w takim systemie, w jakim on by chciał.
bo większość jest od poniedziałku do piątku weekend w domu, a w praktyce wygląda to tak, że w niedzielę wieczorem już wyjeżdżasz do samochodu, żeby już tam być. Startujesz w nocy z niedzieli na poniedziałek i napierdzielasz ten poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. W piątek jakieś tam korki, jeśli chodzi o powrót z Niemiec do Polski. Dojedziecie tam w nocy z piątku na sobotę, wrócicie do domu rano w sobotę, śpicie później w sobotę do popołudnia. Później sobota zmarnowana, niedziela też, bo trzeba się pakować i znowu. To jest żaden system. To jest naprawdę system, może nie beduiński, bo są bardziej beduińskie systemy. Generalnie pracodawcy przeważnie tak. Od poniedziałku do piątku albo 3 na 1, 4 na 1, a widziałem też 2 tygodnie i weekend w domu, więc no, to już jest kuriozum. To już w ogóle jest strata życia. Jakby, myślę, że jakby pracodawcy byli otwarci na systemy typu właśnie takie prorodzinne 2 na 2, 1 na 1, to też by było inaczej, ale wielu pracodawców nie jest otwartych na ten system. 3 na 1, 4 na 1. 2 tygodnie w trasie, weekend w domu albo 3 dni, no jest to jest coś, co jest ama, no bo kierowca to przecież beduin, który ma harować kurde od początku do końca, pieniądz ma się przecież zgadzać i tyle, więc to są takie główne argumenty. No i też obciążanie przez pracodawców za jakieś tam kurde dziwne szkody czy coś. Mnie raz obciążyli za paliwo, to był powód do tego, żebym się zwolnił z tej firmy. I bo ja nie przychodzę do firmy po to, żeby sponsorować jeszcze moją pracą, moją krwawicą firmę, która mnie de facto zatrudnia, ale przychodzę do pracy po to, żeby zarabiać pieniądze i tyle. To są główne powody, dla których kierowców brakuje i będzie brakować jeszcze przez długie lata. No, Niemcy dopiero teraz budują parking, no to nie dało się myśleć o tym wcześniej? Już 10 lat temu nie było parkingów. 20 lat temu też nie było parkingów, a ruch cały czas rośnie. Liczba samochodów cały czas rośnie. Więc jestem ciekaw waszego zdania. Co o tym wszystkim sądzicie? No i przede wszystkim ilu z was chce zmienić profesję na inną? A jeśli tak, napiszcie w komentarzu, na co będziecie chcieli robić, jeśli porzucicie zawód kierowcy. Dobra, to wszystko w tym temacie. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Na razie. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Cześć.